Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i jak widzicie całkiem nieźle idzie mi bycie kaleką. Przez 48 godzin ostatnio nauczyłem się bardzo dobrze operować ten wózek, bo nic innego tak naprawdę nie robię. A w dzisiejszym odcinku będzie naprawdę nienormalny pomysł do zrealizowania. W każdym razie, jeżeli Ty, tak dokładnie, ja się aż tak nie umiem. Jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to kliknij taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. A Wy czemu tak Ci powiedzieliście? No słuchamy Cię, zawsze jak Ci przerywamy, to do nas krzyczysz, więc teraz jesteśmy Twoi. Jestem kaleką, dobrze Ci idzie. Super. Mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania, bo zaraz wytłumaczymy Wam dokładne zasady filmu, także zapraszam. Okej, odszedłem troszeczkę na bok, żeby nie wszyscy to słyszeli, bo ten film będzie naprawdę, ale to naprawdę gruby. W każdym razie, zaraz jedziemy po 300 litrów mleka, którymi wypełnimy wannę, nasypiemy tam płatek śniadaniowy. No i cóż, tutaj zaczynają się schody. Każdy z nas będzie musiał zjeść co najmniej 10 łyżeczek płatków śniadaniowych z wanny. Z tym, że będziemy... Dlatego wymyśliłem dla Ciebie troszeczkę inną konkurencję. W każdym razie to nie będzie aż tak proste, jak Wam się wydaje, bo będziecie musieli wejść do tej wanny i będziemy losować kolejność. To każdy, jak już tam wejdziesz, to po kimś ma to jeść. Tak. A ja tam nasikam. Możecie to zrobić, ale to się chamstwo. Ja tam sikam, ja będę pierwszy sikam od razu. Nie, nie róbcie tego. W sensie, nie możecie tego zrobić. W każdym razie, każda kolejna osoba będzie miała płacone coraz więcej. Czyli jeżeli wylosujemy kolejność, że ktoś wchodzi pierwszy, ma na przykład zapłacone za to 100 zł. Następna osoba ma zapłacone za to 300, 500, 1000. I ostatnia osoba ma zapłacone 3000 zł za to, że zje po każdym, kto był w wannie. Ze względu na to, że ty masz uczulenie na laktozę, tak? No. Masz uczulenie na laktozę. Jeżeli wylosujesz, że na przykład będziesz piąty, w kolejce, no, to 5 osób macza Ci swoje stopy w misce z wodą. W misce z wodą? Ale Wy macie wielką wannę, stary, ja będę miał małą miskę, gdzie ale to tylko stopy. Swoje stopy. Ale to tylko stopy. Stary, nie całe ciało, tylko ja stopy. Tam będę miał grzybowy... spocone stopy karła, stary, miam, miam. No to byś miał grzybową, stary. Ty, ale już namówiłem nawet jeździć na dół. Kto Cię nauczył? No kto Cię nauczył? Kto mnie nauczył? Sam się nauczył. Nieprawda, ja Cię nauczyłem. A dobrze mi idzie, nie? Idealnie, Adam, idealnie. Podaj, kierowca chyba Adam poprowadzi, czy ty chcesz jeszcze prowadzić? Go jaszczur, kurde, zrobimy ogień. Dobra, lecimy, widzimy się już w zawce, jak będziemy wykupywać wszystkie mleczka. Zapraszam Państwa do oglądania. Okej, opuściłem miejsce posiedzenia, bo muszę przejąć kamerę, bo ten film jest chyba zbyt nudny. W każdym razie, nie, ja nie mogę, ja muszę operować, stary. To daj mi kamerę do ręki. Nie, bo wy nie umiecie operować, nie ja umiecie nie operować. Kamerą, tak, nie umiesz operować kamerą, stary. Nie, ja muszę przejąć obowiązki, mimo że mam rozwaloną nogę, to muszę przejąć obowiązki, dobra. Ale ja nie stoję, ja stoję na jednej. Dobrze, w każdym razie, kto jedzie ze mną po mleczko? Ja. Ale ja nie mogę prowadzić, więc ty Jaszczur musisz prowadzić. To ja wiem, że nie możesz, bo... No i... Ja automat, ale jak się prawo sprawdzi. Dredziarz, ty jedziesz? Nie. Dlaczego? No bo czemu? No nie jadę, no. A dlaczego? Nie chcę mu się. No nie chcę mi się. Czemu chodzisz w dwóch bluzach do domu? Bo miałem wyjść na spacer, się przejść, ale... Jeszcze nie zdążyłem. No to dobra, to lecimy. Dobrze, a możesz mi powiedzieć, o co chodzi w tym odcinku? Nie mogę ci powiedzieć na razie. A możesz mi teraz powiedzieć? Nie mogę ci teraz powiedzieć. Nie mogę. Dobra, lećcie po mleczko, ja wam podam bliczka, żebyście zapłacili za to i tyle. No ja nie mogę, nie jestem. Co? No idź z nimi, bierz całe mleko, jakie mają. Wykupujcie wszystko. Ja nie chcę za bardzo zdradzać im, o co chodzi w tym pomyśle, bo ja wiem, że Jaszczur się zgodzi na wszystko. Tak samo ten tłuszcz barber, on też jest troszeczkę nienormalny. Tak samo ja troszeczkę mam coś nie tak z głową, więc dla mnie to nie będzie jakieś mega wyzwanie zjeść po kimś, kto jest w wannie, ale dla nich to będzie wyzwanie. Najgorzej będzie, jak Jaszczur wejdzie przede mną. Tylko tego się boję. Jeżeli on wejdzie przede mną, to będzie on naprawdę, w sensie nieprzyjemnie od niego pachnie. Nie wiem, czy to ze względu na genetykę, czy ze względu na to, że po prostu... No, karły tak mają, nie wiem, nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale będzie to po prostu obrzydliwe, dlatego mogę wejść po każdym i zjeść te płatki, ale nie po karle, tylko tego nie chcę, ale nie wiem, jaka będzie kolejność. Co ty robisz? Wziąłem wszystko, co było w sklepie, jeszcze jedna jest taka. Wydaje mi się, że mamy już wszystko, mamy czy sam lek? Chyba jest. A po co jest, ci na pewno mleka, jest, kamuś? Za dużo tego. Po co mi tyle mleka? Tak, kamuś, po co ci tyle mleka i płatki? Po co nam tyle mleka? Dobra. Po co to jest? Dobra, właśnie. Wytłumaczę ci na spokojnie. Na razie się nie zatrzymuj, Jaszczur. Wyłączę kamerę, bo to za dużo tłumaczenia jest. Chyba żartujesz. Kretynie. Ty, wiesz, że to jest w ogóle niehigieniczne? Ty masz jakiś honor? Uroiło, że ja będę w tym uczestniczyć. Ile płacisz?
Ile płacę? Ile płacisz? Za kolejność zwiększamy. Ten, kto później wchodzi, ten dostaje coraz więcej kasy. Ale czyli ile kasy? Nie obchodzi mnie twój hajs, ja nie zgadzam się. Co ty możesz robić? Jak nie będziesz robić? Co to za pomysł? Ile kasy? Ale mnie to nie obchodzi. Kasa. Kasa? Pierwsza osoba ile dostaje? Pierwsza osoba dostaje 200. A ostatnia? Ostatnia 3000. Żartujesz? I ty myślisz, że co? Że za 3000 ja bym to zrobiła? A za kogo ty nie masz? Nie pozwalam ci. No ale jesteś na kanale, jakby nie patrzeć. Zatrzymaj się, Jaszczyk, ja tego nie będę robić, zatrzymaj się. Ale co, jak zatrzymaj się? Zatrzymaj się, no, ja nie będę tego robić, ja w ogóle usuwam wszystko. No nie, no... No chyba żartujesz, nie, ja tego nie będę robić. Proszę cię, Kamil. No nie zostań. Dobra, nie załóż się, nie, ale w ogóle co ty... Nie będziesz tego robić. Będę się załamać jak się ja też tego nie będę robił. Obrzydliwych rzeczy za... Co? Się koło, zostaw, nie szarpiej. Nel, stój, gdzie ty idziesz? Nie, ale to się nie dzieje w ogóle, chyba cię... Co ona się tak obraziła? Czemu kłótnie robi? Nie mogę powiedzieć po prostu, że nie idzie. Po co jej mówiłeś? Ale po co ona robi spinę? Też nie musi w tym brać udziału. Ty jesteś nasza dziewczyna, co ty się po niej spodziewasz? I co, zostawiamy ją? No nie. Zostawmy ją, w pizdu. Co? Jak ty, co wy robicie? Siadaj, zostawiamy ją. Chcesz mi związek rozwalić takimi pomysłami? Ale stary, ona nie musiała... Ja i tak bym jej nie pozwolił, żeby... Ale stary, ona nie musiała nawet... Dobrze, nie musiała brać w tym udziału. Nie rozumiem, jak o co nie cała musiała spina. Brać w tym udziału? No wy... Nie musiała. No jest w szoku w ogóle, że takie rzeczy robimy. Co to w ogóle za pomysł? Ale stary, każdy może się wycofać, jeżeli dobra, nie chce no to zarobić. Ja się wycofuję, no. Trzeba było powiedzieć wcześniej, a nie teraz mi takie rzeczy mówisz. Ale ty nie masz pieniędzy. No zobaczysz, sobie zarobisz. Ja nie mam pieniędzy? Ty i tak się nigdy nie ja nie mam pieniędzy, tak? Ja nie mam pieniędzy. Co ty do mnie mówisz w ogóle? No stary, a jak się napijesz wody w basenie przez pomyłkę i robisz to za darmo? Co ty porównujesz? Po was? O blechach? Dobra, jakieś pytania dotyczące konkurencji, bo... Proszę, czy możesz się wywalić? Nie, nie mogę się wywalić. Macie jakieś pytania, czy to no, pytanie jest takie... Nie. Przestań, Maciek, przestań! Jezu Chryste, przestań! Leżysz? Nie chcę leżeć. Dobra, dobrze. Ktoś chce się wycofać? Masz chory pomysł. Masz chory pomysły. I co jeśli ktoś wejdzie, co to mi nasika do tej wody? Pani róbmy czegoś takiego drugiej osoby, po prostu. Albo nie mówmy o tym, że to zrobiliśmy po prostu. No tak. Ale po co chcecie robić taką smykę? Ja chciałem zrobić ale, taką... ale zawsze z tyłu głowy tak będzie, że ktoś może tak zrobić, tak? Nawet jeżeli tego nie zrobi, to będzie podejrzenie. No, ja tego nie zrobię. Dobra, dobra. Ten okres mi się skończy. Dobra, cicho. Chodzi o to, że ten, kto wyjdzie ostatni, będzie mieć zapłacone najwięcej. A ile? 3000 zł dla osoby, która wyjdzie ostatnia. A to dobrze. To gdzie masz 3 koła? Spokojnie, zapłacę. W każdym razie, chce się ktoś wycofać, macie ostatnią szansę, żeby się wycofać. Nie no, bo jeżeli zanosujemy, nie możecie się wycofać. Ja wchodzę. Ja też wchodzę, bo ja liczę na to, że będę pierwszy. Dlatego wchodzę. Nie, bo ja bym z chęcią to zrobił, ale tego nie zrobię, bo nie chcę być jakby gorszy, nie? Butelkę losujemy. Viola. Viola pierwsza wchodzisz, także masz... Ale szczęście. Ale akurat. A co mówiłeś, że chciałbyś, żeby była na końcu? No i widzisz, wykrakałeś. Dobra, lecimy dalej. Ja pewnie będę ostatni, także... Jeszcze po Violi zjem. Nie wiem jak dalej. Ona ci ma okres, stary. No nie! Jest coraz gorzej. Stary, już nie możesz się wycofać. Dobra, dawaj, lecisz, dredziarz. Powiększ się, zaraz, już teraz. Idź stąd. O nie! O nie! Ja się kąpię za 3 dni. Stary, ja chcę być przed karłem tylko. Ja chcę być tylko przed karłem. Nie! 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 Nie, błagam ja! Nie! To jeszcze raz, No wstawaj za rękę! Jezu, adrenalina, ale mocy. Nie, połowa, znowu połowa. Nie ma. Jak wy stoicie tak dziwnie? Dobra, stajmy normalnie. Nie denerwuj mnie, bo ja tutaj się rozdenerwuję. Dobra, dawaj. Połowa. Dobra, lecimy. Połowa. Jezu Chryste, ale dobrze. Ale to jak ja się cieszę. Jak ja się cieszę, że ja nie jestem przed karłem. A ja będę miał ja 3 dni się nie myłem, więc się nie ciesz. Tyle z tym. Ale nazwę. Ej, on sobie kręci, ja najbardziej nie chcę tego robić. Stary. Adamem, my najbardziej tego nie chcemy. Z was wszystkich. Dobra. Nikt tego nie chce, ale my najbardziej. I czemu my się stajemy na koniec? Dobra, dawaj, kręćmy. A daj się bliżej. Dawaj. Proszę. Połowa. Ale to są emocje. Stary.
Nie! Nie! Jak dobrze, jak... Jezus, jest, jest tak, jest źle, jest źle. Stary, krzesło rozwaliłeś. Nie. Czemu krzesło rozwaliłeś? Dobra, stary? Ja już nie kręcę, teraz bawcie się. To ja nie chcę tego dotykać w dupie. Stary, stary, jeszcze możesz być przed... Jak karnał na karłowy padnie, to masz przestrach. Połowa. Dobra. Nie możesz. Nie możesz. Mogę tak, opatrz. Dobra, jest stać. O Jezu, Adam! Jak się czujesz, Adam? Dobra, kręćcie, kręćcie. Kręćcie! Ja będę kręcił. Dawaj 3-4. Nie. Kręćcie. Tak za dużo, Adam. To i tak jest za dużo. Dobra, Adamka, nie zasłaniaj. Dobra, było bardziej na Adama niż na ciebie, czyli... Czyli jesteś ostatni. On jest ostatni. Jezu czyli, Chryste. Czyli chyba okej, okay, wyszło. Zajebiście! Ci po prostu chcę uświadomić coś, nie? Posłuchaj, wyobraź sobie takiego pusza teraz wchodzi ci, to wiesz, z tym swoim pięknym ciałkiem do wanny. I tutaj te pośladki lądują w wannie, zobacz, a te właśnie, tak? Drydziasty tutaj, pewnie taki nieogolony. Ale drydziasty jest po mnie. Ale drydziasty jest po mnie. Po tobie jest, tak? Co, kto jest jeszcze przed tobą? Trener? A trener, ja ci powiem, on taki gnujnie raz przyszedł na wiosce, nie? I ogólnie cały trener, on tą bluzę to ma za trzeci dzień, a on w bluzie wchodzi, więc... Ja chętnie zjem po nim, Adamku. Chętnie zjem. Że ciebie to motywuje, bo ty lubisz takie sprośne rzeczy. No, lubię, uwielbiam. Także... Według mnie to jest to, że Wiola ma dzisiaj oczy. Dobra, sobie tam nie szczepeniszczy. Dobra, proszę tylko o niesikanie. I nie plucie, do środka. Ale no, co z tego, Wiola i tak ma okres. No to dobra, trudno, no. A ty, Jaszur, jak się czujesz, że będziesz mieć siły, moczone stópki? Ja bym chciał być ostatni, bardzo żałuję, że nie jestem ostatni. Naprawdę. No to już bez różnicy, chociaż nie, szczerze? Jest już. Popatrz na niego i powiedz, że nie ma różnicy. Ja jestem ostatni, wszystko gdzie? Stopy. Jesteś nadal pewny, że nie ma różnicy? Pokaż tak, stopy, nie ma różnicy. A to zrób jeszcze drugą kolejkę. Odważnie zrobię jeszcze drugą kolejkę sobie jedzenia. Zapłać, dawaj. Nie, nikt tego nie chce. Nie, odpuszczam. Ja i tak słuchaj, mam przerwane, bo jestem tu powiązany. Jak ja to i tak po wszystkich zje i... On pewnie żałuje, że nie jest właśnie ostatni. Tak, ja bym wolał, więcej bym zarobił. No, pięknie. Widzisz? Jesteś dumny z siebie? Z czego? Że tyle mleka się zmarnuje, a dzieci w Afryce nie mają co pić i jeść. A wiesz, że nie dałbyś rady wysłać tego mleka do Afryki, bo by zgniło? Ale ja bym wiem, że ci byś dał radę. Przesłać im z bliższego państwa i wydać te pieniążki na cele charytatywne. Ale... Taki jesteś. To nie wytłumaczysz się, nie wytłumaczysz się. Kieruj tą kamerę na kogoś innego, bo się nie wytłumaczysz. Lubię kąpiel w mleku. Dobra, tyle mleka wystarczy, już nie musicie wlewać. Otwierajcie płateczki i zaczynamy. Dobra, starszy chyba tych płatek, co? Nie, jeszcze jeden. Daj jeszcze ulubione. Starczy ci tyle, daj jeszcze. Dobrze. Bo mi nie wystarczy. Dobra, zaczynamy naszą konkurencję, Wiola, że wchodzisz tutaj po prostu i jesz 200 zł dla pierwszej uczestniczki. To jest łatwiutkie zadanie, wejść i zjesz. No, co? Łyżkę jej podaj się jej łyżkę. 100% to było normalne. Wiolu. Musisz cała wejść? Musisz cała wejść. Musisz cała wejść. Cała musi się położyć. Cała musi się położyć. No ja sobie robię. Dobra. O nie! Dobra, zaczynamy. Dobra, może być pięć. Raz. No jeszcze nie ma tak źle. Oj, panu, ja dwa. Najgorszy widok. Wiola, dawaj szybciej to je. Nie przesadzaj. Ja tutaj wchodzę, bo nawet jeszcze okres mam. Najlepsze jest to, że te batki, które wchodzą pomiędzy na nogi, jeszcze wypłyną spod ze strony. Ja nie wyjąłem tampona, żeby się wylało. Nie! Na to ja się zapisałem, nie! Dobra, ostatnia łyżka, Wiolka, szybko. Nie! Dobra, Wiolka, przestań klapać. Dobra. Idiotko. Możesz się zanurzyć? Wyłaś. No wyłaź. Wyłaś, nie musisz jeść więcej. O nie, ona jeszcze ale ona to specjalnie robi. O, panie, stawię, panie. Ja wylatuję to mleko, patrz. Nie! No szybciej! Zacznego! Stary, wchodzisz! 400
400 zł. 4 zł, chodźcie. Nie! Szybciej, proszę cię, jedz to! Dwa! Dalej, będziesz czekał na sobie. Jedz, dalej, bo Rafał już głodny jest! Już nie możesz. Nie denerwuj mnie, no co ja mam robić? Takie rzeczy? Zobacz co się... Małą łyżeczką dużo masz jeść. Nie mało. To daj mi. Tak dużo ma nie mało jeść. Żryj to. Ja już się nie śmieję, nie? To nie to jest. Weź się... Nie można. Jest to. Tantinyki jeszcze dodatkowe. Szóstam dzień. Nie. O tu Jezus Maria. Ja nie wiem co ty to znaczy. Jezu Chryste. A weź ten, Bogiem u włoski zamoczyć. Nie! 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 To jest dramat. Nie! Ile tutaj? Dobra. Świeć się i tak zjadawaj. Dobra. Dobra, dziękuję bardzo, wyłaź. Wyłaź. Nie! Nie, już wyłaź. Ale czemu mu gadasz? Bo każdy ile chce może zjeść, tak? Nie, po 5 łyżeczek. Po 5 tylko. Ale jesteś biletny. Ja raz. Nie, już mnie to nie śmiesz. To teraz ja? No teraz. Teraz ja. Teraz ty. Czekaj. To co? Życzę sobie smacznego. Ja nie mamy też ci życzymy smacznego. Dobra. Lecimy. O Jezu. Dobra, ja o tym nie myślę. O tak. A przypomnij sobie tego płatka, co tam Bioli spadał akurat. O, to ten, ja widzę go, to ten. O tak. Ja byłem być. Taki dobry. Być wtedy przed chwilą byłem chyba. Brawo, dobrze. Dobra, stworzyłem dobre płatki. Tak? Bardzo dobrze. To są spocone płatki. Z potem. Jeszcze jedna, jeszcze jedna. Ale dobry, ojej, on. Ale jedny, chodź tutaj na ten czmicz. Jeszcze jeden. Delicious. Delicious? Ja wiem. Pyszne, ale widzisz, ja nie musiałem tego robić. No. A to zrobiłem. No, jesteś cudowny. Ty na dziewczynę. O co ty robisz, trener? No, wycieram już. Jaszczur, lecisz na koniec. Ja jestem. Lecisz na koniec, ty wiesz co będziesz mieć. Ty będziesz mieć najgorzej, stary. Będziesz mieć najgorzej, dobra. Smacznego za ciebie 1000 zł, stary. 1000 zł. Mogę za ciebie wejść? 1000 zł. Nie możesz się wycofać już. Życzę ci powodzenia. Ja powiem ci tak, jak ja to jadłem, było jeszcze, wydaje mi się, okej. Okay. Teraz po tobie nie jest okej, okay. Rozumiem. No masz jeszcze. Smacznego, Dreszasz, smacznego, błazisz. Wyobraź sobie, że jesz w pięciogwiazdkowej. Ale tak szczerze, ile razy myślicie, że wam napluli w McDonaldzie do żarcia? Mnóstwo, mnóstwo. No ale myślę, że tego tak nie robili, że sobie usiadali na tym, nie? Myślę, że nie siadali na tym. No i co, dobra, jedna łyżeczka, Dreszasz, za mamusię, za tatusia. Ale dobrze. Za siostrzyczkę. Za mnie musisz zjeść łyżeczkę. Zjedz za kamusia. Za kamusia. Za kamusia. Za kamusia. Dosłownie, nawet za kamusia. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna, stary. Dobra. Masz troszeczkę świeżego mleka, słuchaj. No. Dobra, dawaj. Teraz masz. Dobra.
To już tylko płaczesz kawę. Nie, 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 musisz. Nie, nie, dobrze, dobrze, dobrze. Tak, głowę dać kawę, jeden płaczesz, jak się liczy. Dziękuję bardzo. Dobra, kto teraz kolejny? Ale pomieszasz. A ty, ja jestem za tobą, bo tak robisz. Przepraszam, nie, 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 jest okej, okay, jest nic. Adam, ja wiem, że ty jesteś przejęty. Po prostu, dobra myśl dla ciebie i... Ale to serio, mam aż odruchy wymiotu. Nie myśl o tym, nie ale myśl ja o tym. Ale ja też miałem na was, jak ja mam nie mieć. To jest niedobre. Nie myśl o tym, po prostu nie myśl o tym. To naprawdę bardzo niedobre. To jest chore. O, ale jakiś... Tam, wiesz, wiesz. Dawaj, wiesz. Zajdź się stronę. Trzymaj, Jadasiu. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Pierwszy raz będzie miał mleko w dupie. Wasza wina, ja tego nie chcemy je robić. Nie no stary, nie ma opcji. Dawaj. Jedna łyżka, chociaż jedną łyżkę. Chociaż jedną łyżkę. No nie, pięć! Ej, ja mam pięć! No każdy zjadł! Adam, każdy zjadł! Poczuję! Gotowane! Dobra, wyobraź sobie, że to nie jest, że to jest wszystko normalne. Ja widziałem was. Widziałem was, jak tutaj wchodziliście. Nie ukryłeś to przed moją głową, wyszedł. Dobra, stary, wyobraź sobie, że jesz normalne żarcie. Wyobraź sobie, że napluli ci kiedyś w McDonaldzie, albo, albo nasrali ci w McDonaldzie i zjadłeś to. O, no i teraz zjem, no. No. Nie, ja pierdam. Ale nie. Odpadasz, Adam, tracisz 2000 zł. Mogłeś zyskać 2000, on ci jeszcze napluł, stary. On ci tam jeszcze napluł. A może lepiej stać zalety. Proszę. Aż tak? O Jezu, wystaw. Nie, nie. Ale kto nam dostał? Kto nam dostał tutaj? A co on tu robi? Co on tu robi? No. No, on ma inny challenge, bo on jest uczulony na mleko. Karzełek, zostałeś ostatni. Powodzenia. Życzę ci. Smacznego! Dzięki! Musisz się przełamać. O, idzie zawodnik. Lecisz. Dobrze. Dam mu łyżkę, dam mu łyżkę. Lecisz. Proszę sobie wybrać, szanowny panie, w restauracji naszej pięciogwiazdkowej pod tytułem Dom Tamusia, Wanna Tamusia. Ja tutaj byłem, pamiętaj. Jest bardzo źle, widzowie, dobrze, że tego ja zaraz bym był teraz. Drugi raz się nie zobaczyłem. O nie, o nie, patrzy, patrzy, o nie, nie. Jest bardzo źle. Ja też się zdrygałem, ale padnie. Ale okej. Ale gość, nie dobrze. Co jest? To co? Tak naprawdę, kto najwięcej wygrał? Kubek. A jeszcze jest został Jaszczur. Ze względu na to, że on ma uczulenie na laktozę, będziemy musieli zrobić to w zupełnie inny sposób. Byłeś po Bioli, po trenerze, po barberze i po mnie. Czyli wszystkie cztery osoby zanurzą ci w tym momencie w misce z wodą. Bo nie dostaniesz mleka, tylko dostaniesz wodę do płatków. Nogi. Zamoczą ci po prostu nogi i będziesz musiał zjeść pięć grzeszek. Co cię tak bawi? Jak to dostaniesz, sadzisz tu stopę? Dobra, nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Jeszcze może płatków ci dołożę. Dobra, wystarczy, to co Wielka? To była woda z kranu i bez rozdziału. Wielka, zaczynaj. A nasze mleko było z kartonu. Oh my god. Dobrze, Viola. Viola, więcej. Teraz push barber. O fu, następny. O stary. Ja tu te płatki wiem. I to robi. Teraz już mają umyte stronę. O, nie możecie. Nie możecie się zamieniać. To daj, push. Tam się zaliczam. Ja się zaliczam jeszcze. Ale przynajmniej teraz już są umyte po tym mleku. Wy mieliście brudne od początku. Stary, my chodziliśmy jeszcze tutaj, co to jest taki kolor teraz ma? Pamiętaj, że trochę sobie... Push, wyciągnąłeś nogę i to ma nagle brązowy kolor.
Znaczy pizza! No, no dawaj tą miskę, podłóż mi tą miskę. Czarne bagno. Dobra, zaczynamy. O Jezu! Brzydzi mnie sam fakt, żeby tam wsadzić się nogę, a co dopiero to zjeść. Mnie też brzydzi sam fakt, że... Ja tu wsadzam nogę, czaj. Mnie tu brzydzi sam fakt, że tu nogę wsadzę. Jaszczur! Daję ci możliwość, że będziesz mógł teraz z moją nogą jeść. Żebyś się osmażył. Ale największą kasę. Przynajmniej skłamsi. Gdzie jest to gratis, Jaszczur? Klapkę jeszcze na lewej, klapkę zjedzmy. Najlepsze jest to, że on to po prostu zje. On będzie miał w dupie, tak? Patrz! Patrz! Na płodo! Jezu! Jakiś fetyszny zachowy. Stary! Naprawdę się na stopy, nie, ja nie chcę. Szkoda mi ciebie. Dobra, proszę odejść. Nie podchodź do mnie. Dobre? Jesteś ohydny. Dobre. Co jest to? Ale ja to ze śmiechu wyplułem, stary. Ja. No bo ale dalej to mam moczy nogę, dalej co ty to... dalej tam suszysz, napluł ci do tego, a ty dalej to trzymasz, weź to wyciągnij. Dobra, lepiej. Ja się popłakałem ze śmiechu ogólnie. Grubo. Naprawdę grubo. Jeszcze mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Poraż głosy numer. Nie wiem, że był obrzydliwy, no ale cóż, czasami są obrzydliwe, czasami są fajne, czasami są smutne, czasami... Czasami jest różnorodność na tym kanale, przynajmniej tyle. Także dziękuję państwu za obejrzenie. Jutro widzimy się o godzinie 15:30. Do zobaczenia.